Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie, gorąco także w światowym antydopingu. Tutaj dwie organizacje ścierają się. Na czele jednej z nich stoi Polak, były minister sportu w polskim rządzie, Witold Bańka, który jest obecnie prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. Został wezwany do Białego Domu. Rozmowa ma dotyczyć pól współpracy właśnie w zwalczaniu dopingu w sporcie. Jak to będzie wyglądało? Czy są zagrożenia, że Światowa Agencja utraci swoje wpływy? Ile trzeba pieniędzy, bo to one są głównie potrzebne do tego, by walczyć z antydopingiem na świecie? Zapytamy naszego gościa, samego zainteresowanego, czyli prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, Witolda Bańkę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Został pan wezwany do Białego Domu, od tego zaczynamy. Boi się pan tej rozmowy? Jak to będzie wyglądało? Nie, po pierwsze nie boję się tej rozmowy, po drugie nie zostałem wezwany, tylko zaproszony. Ja już miałem spotkanie z Jamesem Carrollem, dyrektorem departamentu w Białym Domu, który odpowiada za współpracę z Światową Agencją Antydopingową, ale jednocześnie jest także członkiem zarządu WADA i to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa na temat przyszłej współpracy, na temat wspólnych działań. To, co później wydarzyło się po tej rozmowie, czyli publikacja raportu dotyczącego WADY, no to już jest troszeczkę jakby zgoła inna sytuacja, aczkolwiek na pewno ja jestem otwarty na spotkanie, na rozmowę, na współpracę. Stany Zjednoczone potrzebują Światowej Agencji Antydopingowej, a WADA potrzebuje dobrej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, więc to jest różnica zdań w podejściu do polityki antydopingowej, ale jestem przekonany, że my wypracujemy wspólnie jakiś kompromis. Natomiast na pewno ja nie pozwolę na to, aby agencja antydopingowa, żeby WADA była pod czyimś wpływem. Jesteśmy niezależni i kontrola nad WADą nie jest na sprzedaż i na pewno metoda szantażu czy jakiegoś dużego nacisku nie będzie robiła na nas wrażenia. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że amerykańska agencja antydopingowa chce uzyskać większą kontrolę nad systemem lub stworzyć nowy oraz utrzymać większe środki finansowe z kongresu kosztem właśnie instytucji, którą kieruje pan. Czyli jest to de facto walka o wpływy. No może to tak wyglądać, tak. Wszystkie fakty wskazują na to, że USADA, czyli tak jak pani redaktor powiedziała, amerykańska agencja antydopingowa, która od wielu lat bezpardonowo krytykuje Światową Agencję Antydopingową, chce uzyskać większe wpływy kosztem WADY. Tak, to prawda. Dwa budżety, zarówno WADY, jak i USADY, znajdują się w tak zwanej jednej kieszeni. I te działania, które zostały podjęte formalnie przez ONDCP, przez Biały Dom, a nieformalnie wiemy, że przez amerykańską agencję antydopingową, w naszej ocenie mają na celu właśnie tego rodzaju działania, czyli wywarcie większego wpływu i próba uzyskania większych środków kosztem WADY i można też otwarcie powiedzieć destabilizację systemu, ponieważ osłabienie agencji antydopingowej WADY nie będzie służyło nikomu tak de facto i tak naprawdę w znacznej mierze także zaszkodzi samym Amerykanom, więc te działania są bardzo nieracjonalne ze strony amerykańskiej agencji antydopingowej i to też chyba jest trochę taka próba odwrócenia uwagi od swojego podwórka, dlatego że od wielu lat wiemy o tym wszyscy, że trzy choćby zawodowe ligi, takie jak NBA, NFL i NHL, jeden z najpopularniejszych lig na świecie, a także cały amerykański sport akademicki, nie są pod nadzorem Światowego Kodeksu Antydopingowego, nie są pod naszą jurysdykcją, więc... Co to oznacza, że sportowcy posiłkują się dodatkowym, niedozwolonym wsparciem? To oznacza to, że nie funkcjonują według takich samych reguł jak sportowcy na całym świecie, według takiego samego rygoru, takiego samego kodeksu antydopingowego, takich samych przepisów. Te przepisy są dużo, mówiąc delikatnie, luźniejsze niż dla innych i to jest bardzo duża słabość amerykańskiego systemu antydopingowego, więc... No tak jak w sporcie możemy powiedzieć, że to jest po prostu nie fair. To prawda i jeśli chcemy naprawiać świat, no to zacznijmy od swojego podwórka. Ja tak naprawdę jestem otwarty na współpracę, na pomoc także Amerykanom w ich systemie antydopingowym, w słabościach ich systemu, ale my też jesteśmy otwarci na reformę Światowej Agencji Antydopingowej. WADA dzisiaj jest w kompletnie innym miejscu niż była kilka lat temu. Przeszliśmy naprawdę duże reformy tak zwanego good governance. To jest organizacja transparentna, ale to nie jest koniec. Przed nami kolejne, mamy specjalny zespół roboczy, który pracuje nad kolejnymi reformami Światowej Agencji Antydopingowej, tak żeby była jeszcze
lepiej funkcjonująca agencja i organizacja, więc zarzucanie Ładzie, że ona się nie zmienia, że ona jest cały czas w tym samym miejscu, kompletnie nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I ten raport, który został, właściwie on nie został opublikowany, bo on wyciekł do mediów, do Washington Post, krytyczny wobec Łady. Mhm. Dziwnym trafem zaraz po wycieku tego raportu pojawiły się od razu komentarze amerykańskiej agencji antydopingowej, bardzo świeże i szybciutko. I ten raport tak naprawdę jest pełen błędów i takich oczywistych przekłamań, które można bardzo łatwo zweryfikować. Więc my, przygotowując kontrraport, nie odrzuciliśmy kompletnie jakiekolwiek emocje. Przedstawiliśmy po prostu fakty. No i cała opinia publiczna, dziennikarze, czy też rządy, czy ruch sportowy mógł zapoznać się z tymi faktami. No i nie wygląda to jakby wiarygodnie, jeśli mówię oczywiście o raporcie Amerykanów w stosunku do Łady. Więc, więc oczywiście współpracujmy, wyciągamy do siebie dłonie, jesteśmy otwarci na rozmowy, ale ja jako szef tej agencji nigdy nie pozwolę na to, żebyśmy byli pod jakimś naciskiem, żeby ktoś próbował wywierać w taki sposób wpływy, uzależniając to od finansowania. No to jest już absolutnie niedemokratyczne. W żadnej organizacji międzynarodowej nie jest tak, że ci, którzy płacą najwięcej, to wymagają, prawda, większej ilości miejsc i tak dalej w zarządzie czy w komitecie wykonawczym, zważywszy też na to, że te zarzuty czy te żądania, które się pojawiły w stosunku do Światowej Agencji Antydopingowej, są niemożliwe do spełnienia z bardzo prostej przyczyny. My jako agencja nie mamy wpływu na to, kto jest członkiem zarządu Łady czy członkiem komitetu wykonawczego, bo o tym decydują rządy i o tym decyduje ruch olimpijski. Więc wymaganie od szefa Światowej Agencji Antydopingowej czy od managementu Łady, że mamy przygotować, że mamy zreformować agencję i najlepiej to wyrzucić, bo tak jest też jedno z żądań, wyrzucić cały ruch olimpijski z zarządu Światowej Agencji Antydopingowej, oznaczałoby spełnienie tych żądań, oznaczałoby koniec agencji. No właśnie, tutaj rozmawialiśmy na ten temat między innymi, w jaki sposób to się stało, że pan został szefem tej Światowej Agencji Antydopingowej już rok temu. Sprawdzałam, już rok temu ostatnio rozmawialiśmy na łamach tygodnika sieci i wówczas mówił pan, że ten sukces Polski w tym zakresie, że to pan obejmuje to stanowisko, to jest nie tyle pański osobisty sukces, choć także, ale też wypracowany wspólnie przez właśnie polską dyplomację, co oznacza, że w podobny sposób, tak jak pan mówi, prawdopodobnie wybierani są też członkowie zarządu. Wówczas mówiliśmy o tym, że ma pan ten plan, jak zarządzać światowym antydopingiem, plan, który kosztuje dużo, budżet Światowej Agencji to 34 miliony dolarów, ale to niewystarczająca kwota, żeby ten plan zrealizować w pełni. Jak to wygląda? Wówczas tłumaczył pan także o tym, tłumaczył pan także to, jak to jest w krajach, które właśnie nie stosują się w ogóle do wytycznych Światowej Agencji Antydopingowej, w tym w Afryce, prawda? Te kraje, które w ogóle nie są tym objęte, no, grają nieuczciwie. Teraz, jeżeli mówimy o Amerykanach, że oni nie stosują się do tych samych zaleceń, mają swoje własne, rodzi się pytanie, dlaczego tak jest i czy wspólne wypracowanie właśnie jednego modelu, do którego również Amerykanie mogliby się dostosować, jest możliwe. Jak pan na to patrzy? Jak najbardziej tak. Wracając do jakby pierwszej części pani pytania, no dokładnie tak jest, jak pani powiedziała. No, no to przecież nie Łada decydowała, kto zostanie jej prezydentem, tylko rządy. I tak samo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o miejsca w komitecie wykonawczym czy w zarządzie. Amerykanie mieli pretensje, że nie mają miejsca w komitecie wykonawczym, a nie pofatygowali się na spotkanie państw obu Ameryk Północnej i Południowej, w którym była decyzja odnośnie, kto ich będzie reprezentował, ten kontynent amerykański. Więc to jest kwestia pierwsza. Druga kwestia to jest to, że jesteśmy na etapie wyboru dwóch niezależnych członków Komitetu Wykonawczego spoza środowiska rządowego Ruchu Olimpijskiego. Amerykanie nie zgłosili kandydatury. I można takich przykładów pokazywać wiele, więc ten raport jest absolutnie pisany na kolanie i niewiarygodny, niestety. Natomiast co do kwestii budżetowej, no to prawda, jeśli ma się oczekiwania wobec Łady, że powinna być silniejsza, mocniejsza, powinna prowadzić dużo więcej śledztw, mieć lepszy ten nadzór, no to nie możemy grozić wycofaniem finansowania bądź ograniczeniem tego finansowania, bo to samo przez się nie doda nam sił, prawda? I budżet agencji jest problematyczny, jest problemem, zważywszy na oczekiwania, jakie wobec agencji są. Oczekuje się od nas, żebyśmy prowadzili dużo więcej śledztw, żebyśmy byli dużo bardziej aktywni, no ale przy takim budżecie, jako globalny regulator, te ograniczenia z siłą rzeczy są. Dlatego ta trzecia droga, o której ja mówiłem, czyli finansowanie części polityki agencji antydopingowej poprzez choćby środki sponsorskie, prywatne czy publiczne firmy, które są sponsorami dużego sportu, to jest jakby cały czas kwestia otwarta. Ja też nad tym pracuję i
mimo tego, że pandemia COVID trochę te rozmowy wstrzymały, aczkolwiek jest wciąż zainteresowanie wielu podmiotów do tego, aby w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu także współfinansować politykę antydopingową, ten czysty, zdrowy sport. Natomiast tak, my dzisiaj koncentrujemy się na konfliktach, na polityce, dlatego ja też nigdy nie powiedziałem, zawsze mówiłem o tym, że nie pozwolę, żeby WADA stała się częścią politycznej gry. Bo moim celem jest zastanawianie się nad tym właśnie, tak jak pani powiedziała, jak poprawić sytuację jak w krajach słabiej rozwiniętych, jak tam wprowadzić kontrolę, jak zdobyć na to środki. A niestety widzę, że część naszej działalności koncentruje się na odpieraniu zarzutów, które są w ogóle nie mają potwierdzenia z rzeczywistością i na dyskusjach typowo politycznych. A spodziewał się pan tego, że tak będzie? Objął pan funkcję w styczniu tego roku, czyli pół roku za panem rządów Światowej Agencji. No i właśnie w tym rządy w dobie pandemii. Czy spodziewał się pan, że to nie będzie właśnie ta ciepła posadka, tylko no taki ciężki orzech do zgryzienia, walka także o wpływy z Amerykanami? Ja to zawsze mówiłem, że WADA, biorąc pod uwagę narzędzia, jakie ma, także sankcyjne wobec dużych graczy, jest poważną organizacją, poważną agencją i o silnych wpływach, o silnych możliwościach. Dlatego, tak jak pani powiedziała, to absolutnie nie, jak ktoś myślał sobie, że to będzie ciepła posadka i spokojny rejs, to ja się tylko uśmiechałem, bo wiedziałem, co mnie czeka. Wiedziałem, że część naszej działalności to jest zważywszy na geopolitykę, różnego rodzaju układy międzynarodowe, będzie trudna przeprawa i to jest częścią tej pracy, więc to wszystko trzeba łączyć i umiejętnie sobie z tym radzić, ale ja jestem, zważywszy na to, jaką pełnimy rolę, jestem optymistą, także w kontekście naszych relacji z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Wierzę głęboko, że respektują reguły międzynarodowe, respektują zasady demokratyczne i będą chcieli rozmawiać, w jaki sposób mamy wzmocnić system antydopingowy i na pewno to porozumienie wypracujemy. I tak jak wcześniej wspomniałem, James Carroll zaprosił mnie do Białego Domu na rozmowy. Mam też zaproszenie od kongresmenów i też odwdzięczyliśmy się tym samym, czyli zaproszeniem kongresmenów, bo jest też dyskusja na temat tak zwanego aktu Rodchenkov, akt ustawy, projektu prawa, które Amerykanie chcą wprowadzić, mocno wzmacniającego walkę z dopingiem, dającego dużo więcej narzędzi amerykańskiej agencji antydopingowej, ale mamy też tutaj duże obawy co do zakresu tego prawa, ponieważ daje on Amerykanom możliwość choćby oddziaływania, czy na przykład aresztowania osób podejrzanych o stosowanie dopingu na terenie innych krajów, czyli prawda, no, taka zasada eksterytorialności, która może wprowadzać zamieszanie, bo co się stanie, jeśli inne kraje zdecydują się wprowadzić podobne prawo w odwecie, prawda, do Stanów Zjednoczonych, więc może dojść do potężnych konfliktów i do potężnego zamieszania. Tak zwana częścią naszej polityki jest także ochrona tak zwanych whistleblowersów, którzy dostarczają nam informacje na temat naruszeń przepisów antydopingowych i obawiam się, że ta ustawa może to bezpieczeństwo ich ochrony, którą im zapewniamy, może naruszyć. Więc tutaj też przed nami rozmowa. Co ciekawe, ta ustawa jakby nie obejmuje lig zawodowych amerykańskich i sportu akademickiego, prawda? Więc to jest kolejna pewna, no jakby to powiedzieć, no słabość tego rozwiązania, że Amerykanie chcą oddziaływać na całym świecie, a zapominają o swojej przestrzeni. Sobie, no właśnie. Miejmy nadzieję w takim razie, że uda się wynaleźć to porozumienie. No i przede wszystkim walczyć z tym, czym powinny zajmować się obie instytucje, czyli walką z dopingiem w sporcie, już precyzując. Dziękuję serdecznie naszemu rozmówcy, Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu.